Po 3 miesiącach odpłynęliśmy na statku aleksandryjskim z figurą dziobową bliźniąt, który przezimował na tej wyspie. Dzieje apostolskie 28:11. Życie wiarą w świecie niewiary. Dzieje apostolskie 27 opowiadają o katastrofie statku, która wyrzuciła apostoła Pawła i 275 innych osób na Maltę. Tam spędzili 3 miesiące, czekając na odpowiednią pogodę do żeglugi. W Dziejach Apostolskich 28 podróż do Rzymu miała być kontynuowana na innym statku. Jak to często bywało, statek ten miał figurę wyrzeźbioną podobiznę na dziobie i prawdopodobnie także na rufie statku. Służyła ona zarówno jako ozdoba, jak i wyraz religijnej pobożności. Bliźniacy Castor i Pollux byli greckimi bóstwami. Uważano ich za odpowiedzialnych za pomyślne wiatry, spokojne morze i dobre warunki żeglugi. Ponieważ portem macierzystym statku była Aleksandria w Egipcie, twierdza greckiej kultury od czasu założenia miasta przez Aleksandra Wielkiego, taki symbol nie był niczym niezwykłym. Co powinien zrobić apostoł Paweł? Wszyscy inni wchodzili na pokład statku, który samym swoim wyglądem zapowiadał wiarę w tych fałszywych bogów. Czy Paweł powinien odmówić? Czy powinien uznać statek za niezdolny do żeglugi, ponieważ został on zbudowany dla bałwochwalcy? Czy powinien zażądać innego statku, ponieważ bliźniacy zaprzeczali jego wierze? Wydaje się, że takie pytania nie zaprzątały apostołowi Pawłowi głowy. Dla niego statek był po prostu środkiem transportu, a jego obecność na pokładzie nie miała nic wspólnego z pochodzeniem jego konstrukcji. Wiele takich okoliczności będzie towarzyszyło wierzącemu w niewierzącym świecie. Choć potrzebujemy rozeznania, o czym mówi nam pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział 27 do 30 wersetu, nie musimy się tym przejmować. Czy możemy pracować dla wulgarnego człowieka, kupować jedzenie od grzesznej kobiety lub jeździć autobusem prowadzonym przez ateistę? Możemy. Nawet dni tygodnia i miesiące roku zostały nazwane od imion różnych fałszywych bóstw. Żadna z tych rzeczy nie jest sama w sobie szkodliwa. Zamiast tego, nie ulegając wpływom świata, idziemy przez niewierzący świat, niosąc światło Chrystusa w ciemności. Życie wiarą w świecie niewiary. Po 3 miesiącach odpłynęliśmy na statku aleksandryjskim z figurą dziobową bliźniąt, który przezimował na tej wyspie, o czym mówią Dzieje Apostolskie 28:11.